Czy wiesz, dlaczego 100 lat temu w Polsce używano banknotów o nominale aż 10 milionów złotych? W 1918 roku, po wielu latach zaborów, Polska wreszcie odzyskuje niepodległość. Czasu na świętowanie nie było zbyt wiele, ponieważ sytuacja gospodarcza naszego kraju była bardzo zła. Należy pamiętać, że przez 123 lata niewoli trzy części ziem polskich rozwijały się w różnym tempie. Obowiązywały tam inne prawa, urzędy czy systemy miar i wag. Mało tego, ziemie polskie zniszczone były I wojną światową. Dołożyć do tego należy również walkę Polaków o granice, z Ukraińcami o Galicję, z Rosją o granicę wschodnią i z Niemcami o Śląsk. Zniszczenia wojenne oraz duże inwestycje wojskowe zmusiły polski rząd do drukowania dużej ilości pieniędzy. Spowodowało to hiperinflację, czyli błyskawiczny spadek wartości pieniądza. W Polsce obowiązywała wtedy marka polska. Jej nominały stale rosły, aż w 1923 roku zaczęto drukować banknot 10-milionowy. Jak hiperinflacja wyglądała w praktyce? Świetnie pokazuje to ten satyryczny obrazek, gdzie mężczyzna z torbą pełną pieniędzy mówi: otrzymałem pensję miesięczną i nie wiem co robić. Posiadam pieniędzy zbyt wiele, aby samemu udźwignąć, i zbyt mało, ażeby zapłacić dorożkarzowi za dowiezienie do domu. Hiperinflację zatrzymały dopiero reformy ekonomisty Władysława Grabskiego. Ograniczył on wydatki w administracji, zwiększył opłaty np. za bilety kolejowe, a przede wszystkim wprowadził nową walutę, złotego polskiego. Sytuacja gospodarcza Polski zmieniała się powoli i kto wie, jak wyglądałaby, gdyby nie wybuch II wojny światowej.